No cześć, tu Oliwia, witam Was w kolejnym odcinku. Nieczęsto pojawia się tutaj gość specjalny, ale tym razem poznajcie Oliwię. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie jej na YouTubie, być może jakimś cudem nie kojarzycie jej filmów, to podrzucam Wam tutaj nazwę jej kanału i oczywiście link znajdziecie w opisie pod tym filmem. Dzisiaj przygotowałyśmy dla Was naprawdę coś super, chociaż dla Ciebie będzie to trochę niespodzianka. Będziemy mierzyć ubrania od polskich influencerów. Złożyłam zamówienia tak naprawdę w 3 sklepach. Oliwia jeszcze nie wie, co to będzie. Także dzisiaj bierzemy pod lupę te ciuszki, będziemy oceniać. Ale zanim jeszcze przejdziemy do konkretów, to wbijajcie koniecznie właśnie na kanał Oliwii, bo pojawił się tam też nasz wspólny film. I dodatkowo na nasze profile na Instagramie, bo mamy dla Was super konkurs z kosmetycznymi gigapakami. Także wszystkie szczegóły podrzucamy Wam w opisie i przechodzimy chyba prosto do mierzenia. Tak jest. Okej, na pierwszy ogień bierzemy ubrania Lemis, czyli markę z sportowymi ciuchami od Julii Wieniawy. Jak Ci się w ogóle podobają te rzeczy? Wizualnie bardzo mi się podobają, podoba mi się kolorystyka i podobają mi się kroje, bo są trochę urozmaicone, nie są to takie klasyczne rzeczy. Nie, takie odgrzewane kotlet, to nie jest, tak. Zdecydowanie. No, ale te ceny mnie troszkę tutaj odrzucają od tych produktów, no ale zaraz zobaczymy, jak będą się prezentować na nas. Tak, jak na ciuchy sportowe, to faktycznie jest to całkiem sporo. No i ja słyszałam też takie opinie odnośnie leggingsów, że nie dość, że prześwitują te jasne, ale z jasnymi to tak zwykle jest, to jeszcze robi się camel toe. O, okej. Okay, także okay. No, będziemy sprawdzać. Ciekawa jestem, jakie kolory wybrałaś. Najlepsze. No dobra, mamy na sobie pierwsze zestawy. Jesteśmy ciekawe, jak Wam się podobają. Co myślisz o swoim secie? Więc tak, dla mnie materiał jest super i naprawdę jest mega przyjemny, ale jest też bardzo cienki. Jest cienki. Jest ultra cienki, bym nawet powiedziała. Ja mam na sobie rozmiar XS i czuję się dobrze w tym rozmiarze, tylko że taki mały fun fact, mam na sobie czarną bieliznę i czarne leggingsy. Więc powinno się to pięknie połączyć, ale niestety jak się odwrócę i zrobiłabym na przykład na siłowni, bo ja chodzę na siłowni, nie na jogę, zrobiłabym przysiad, to wtedy wszystko byłoby widoczne, więc tutaj pierwszy minus ode mnie. Drugi minus to camel toe, no niestety szef przez środek. Chyba nie ma na to ratunku. Jeżeli ktoś decyduje się na zrobienie leggingsów z szwem na środku, to ten kamel to chyba zawsze się pojawi. Ile ty mierzysz? 172. Okej. Okay. I wszystko mamy zamówione w rozmiarze XS. Mi się w ogóle bardzo wzorniczo podoba Twój top. No tutaj takie... Tak. Fajnie jest to wzór. Także ogólnie te kroje są ciekawe, bo są takie właśnie nieoczywiste. I plecy też piękne. Tak, no właśnie. Tutaj pokażmy te plecy. Także kroje są bardzo ciekawe i materiał jest bardzo przyjemny, ale niestety dla mnie to jest po prostu niedopracowane na takim poziomie użytkowym, bo po prostu wychodzi na jaw, że za mało ludzi to mierzyło i ktoś się po prostu nie dopatrzył chyba tego, że wszystko prześwituje i nie pasuje na każdego. No. Też w sumie tak, żeby Wam tutaj zobrazować, Twój cały zestaw kosztował łącznie 470 zł, w sensie top i te biker shorty, także to jest no mega dużo. No już za taką cenę myślę, że ktoś oczekuje, klienci oczekują, że po prostu ten zestaw będzie leżał idealnie. Tak, że będzie. Że pójdzie sobie w nim poćwiczyć. Z kolei jeśli chodzi o mój set, to leggingsy kosztują 280 zł. No i jest troszkę dramacik, znaczy zgadzam się z tym, co powiedziałaś, że materiał jest cienki i to jest w ogóle z jednej strony fajne, bo czuję się trochę tak, jakbym nie miała nic na sobie, z drugiej strony trzyma to ciałko w ryzach, ten leggings, tak, ten materiał, bo się po prostu super dopasowuje i właśnie często te sportowe leggingsy mi się na przykład stali zsuwały, no a te na pewno nie, długość też
jest super, tych, no i kolor jest piękny, bardzo mi się ogólnie podobają, ale cholernie prześwitują. Ja zawsze do odcinków mierzymy, zakładam się listą bieliznę, no a tutaj ona się po prostu odznacza, więc minus totalny. Mi się wprawdzie teraz kamatą nie robi, ale pewnie dlatego się zapytałam o Twój wzrost, bo ja jestem niższa, więc trochę jeszcze tego materiału tutaj mam, ale myślę, że jakbym zaczęła tak ćwiczyć na pełnej, no to też gdzieś tam się pojawi właśnie przez ten szef na środku, także no nie za tą kwotę. Nie za tą kwotę, no właśnie, bo jakby te zestawy kosztowały, no powiedzmy 150-200 zł, to już inna rozmowa. Tak, trochę inaczej by się na to patrzyło, ale jeżeli te ceny są już naprawdę wysokie, to jednak ja oczekuję, żeby ten zestaw leżał na mnie idealnie, żebym nie miała się do czego przyczepić, wydając 500 zł na zestaw. Tak. Na siłkę. Ja w ogóle byłam też mega ciekawa tego topu. Top kosztuje 230 zł, więc generalnie jest to ultra dużo. I byłam ciekawa, bo on jest w ogóle piękny, ma tutaj wycięcie, mi się na maksa podobał na dziewczynach. No ale też ten kolor jest bardzo fajny, tak. Bo nie jest taki biały, tylko jest taki. Tak, taki złamany, taki creamy. No ale byłam ciekawa, jak się sprawdzi przy moim biuście troszkę większym, no i niestety nie wyszłabym w czymś takim na siłce. Super trzyma, to trzeba oddać mu, że naprawdę super wszystko zbiera, ale wszystko mi tutaj wychodzi. Z kolei jeśli zamówiłabym większy rozmiar, no to obwód byłby większy, więc top super, ale nie dla większego biustu. Mamy jeszcze w sumie po jednym dodatkowym elemencie, ja będę przymierzać bluzę, oliwka, t-shirt, także wskoczymy i zaraz Wam się pokazujemy. Więc wpadła nam w oko jeszcze jedna rzecz, że zakończenia leggingsów nie mają podwinięć tego szwu po prostu, żeby materiał się nie pruł. Ja to zobaczyłam u Oliwki na końcówkach leggingsów, że one wyglądają jakby były poprute i zastanawiałam się, czy coś jest nie tak. Nitki widać. Znaczy to są leggingsy laserowo cięte. No niekiedy fajnie to wygląda, ale u Ciebie to wygląda bardziej schludnie. Tak, bo zobaczcie, tutaj ten materiał się podwija. Tak, podbija się i tego nie widać, ale u Ciebie, jak masz na końcówkach, na kostkach, widać jakby materiał był pokruty, więc trochę słabo. No dobra, no to mam na sobie t-shirt, 100% bawełna organiczna, także plus, tylko że jego cena to znów minus, bo to jest 170, tak? 180 prawie. 180 prawie. Ja nie mam się do czego przyczepić co do t-shirtu, on ogólnie nie jest do końca w moim stylu, bo ja nie lubię jakby tutaj tego motywu podwijanych rękawów, ale t-shirt leży w porządku, także jeżeli chodzi o samą rzecz, jak wygląda, spoko. Jeżeli komuś się podoba, okej, tylko dla mnie znowu cena jest zbyt wygórowana. Uważam, że po prostu ktoś nie powinien wykorzystywać swojej twarzy, żeby nagle ceny szły w kosmos. No, były tak wywindowywane. W ogóle też spoko rozwiązanie, żeby założyć długi rękaw na przykład tego topu do ćwiczeń elastycznego i na to jakiś t-shirt. Wtedy też ta funkcjonalność, dla mnie w ogóle krótkie crop topy z długim rękawem są niezbyt funkcjonalne, bo z jednej strony, wiesz, grzeją nas od góry, a tutaj, wiesz, odkryty brzuch, nie? Także ten t-shirt fajnie to równoważy. I przejdźmy do mojej bluzy, która mi się mega podoba. Też mamy tutaj 100% bawełnę organiczną, mam tutaj jakieś takie dziureczki na palce. Ja też na początku nie, ale całkiem spoko sprawa. W ogóle podoba mi się bardzo design bluzy, połączenie kolorystyczne, ta zieleń jest teraz ultra modna. Także poza tym, że ta bluza może być wykorzystywana jako element setu do ćwiczeń, to ja chodziłabym w niej normalnie, po prostu mi się bardzo podoba. Bardzo ładne jest w ogóle to połączenie tych leggingsów z tą bluzą, w sensie to jest taki clean, ale fajne są te kolory, są takie przełamane, także... To z tym akurat fajnie pomyśleli i testowałam mój ulubiony element z tych rzeczy, które mierzymy i bardzo mi się jeszcze Twój top podoba. A Ty co? Ewentualnie, jeśli byś sobie coś zostawiła... Mi się wydaje, że też Twoja bluza jest super i mi Twój top się najbardziej podoba, bo myślę, że na tobie by leżał super. Na moim biuście by leżał, wydaje mi się, inaczej, bo u mnie nie ma problemów z wypadaniem. Więc chyba twój top i bluza. Co w moim stylu bardziej. Po prostu kolorystycznie do mnie przemówiły totalnie. No i to wycięcie tutaj robi robotę. Także nasze podsumowanie marki Lemis. Przechodzimy do zamówienia ze sklepu Jessica Mercedes, czyli Weklam. Okej, tak wygląda paczuszka od Weklem. W środku są dresy zielone i taki wzorzysty set, także wskakujemy.
Jesteśmy już w ubraniach do krem. Ja powiem Wam, że się już nie mogłam doczekać, bo to jest moja pierwsza styczność z tymi ubraniami. I powiem szczerze, że ten set mi się podoba, jak wygląda. Naprawdę jest w porządku. Materiał też tutaj wszystko jak najbardziej gra, bo mamy tutaj proporcje 88 do 12, bawełna poliester, także wszystko gra. No i co, zestaw wygląda bardzo dobrze. Ja osobiście nosiłabym go w ten sposób, bo nie lubię jak ściągać jest widoczne, ale to już kwestia upodobania. Nie mam się czego czepiać, wygląda spoko. Moim zdaniem wszystko gra, tylko cena, jak wiadomo, jest bardzo wysoka, bo za bluzę mamy 320, a za dresy 250. No to jest sporo jak za bawełniany set dresowy, ale no tutaj nazwisko ponownie robi swoje. Ja od siebie mogę dodać, że mi się też bardzo podoba ten set w ogóle i kolorystycznie Ci pasuje i super się układa i jeśli chodzi o długość, w ogóle też takie detale, ten napis fajnie, że faluje trochę, nie, naprawdę tak. Jest utrzymany w klimacie i kolor też jest taki dość niepowtarzalny i wyróżnia się zdecydowanie na tych takich, na tle tych wszystkich takich stanowanych dresików. Także no ten set bardzo na plus. Jeśli chodzi o mój, to jest to taki wzorzysty set w stylu lat 70., na co wskazuje krój i wzory, więc w ogóle cały wzorzysty, byłam pewna, że będzie mnie mega pogrubiał, ale nie jest źle, dlatego że tutaj w składzie mamy w ogóle liocel, wiskozę i elastan i przez ten elastan spodnie w ogóle się genialnie dopasowują. Jestem w szoku. Nie, no bardzo ładnie wygląda, mi też się bardzo podoba na tobie. Serio, jest ten klimat lat 70. Tak, nie? Jest zachowany. Też długość nogawki. Ja zawsze mam za długie nogawki, a tutaj długość jest idealna. Fajnie nawet te poszerzane rękawy się układają. No właśnie, te poszerzane rękawy tutaj mi się bardzo podobają, że też to takie nieoczywiste, nie jest to zwykła koszula, tylko te rękawy są właśnie takie poszerzone. Dekolt mi też się podoba bardzo, twój zestaw. No, mega spoko, no poza też ceną, bo za cały zestaw trzeba dać 8 stówek, także no niestety te ceny według nas są mocno wygórowane, ale tutaj trzeba zdecydowanie zapłacić za to nazwisko, ale szczerze chodziłabym i w tym, i w tym. Ja też, no też oba zestawy mi się podobają. Także zamówienie odwyklem ogólnie na plus. I pora na ostatni sklep. Verso, wiem, że już miałam styczność z nim. Tak, miałam styczność. Mam swoją opinię na jego temat, ale jeżeli są tutaj jakieś rzeczy, których nie widziałam, to chętnie je przymierzę. No, zobaczymy, co to będzie. To co? Mierzymy. No dobra, to lecimy z ubraniami od Verso. Poza naszymi ciuchami, które zamówiliśmy, to dotarł jeszcze gratisik w postaci takiej czapki, która średnio mi się w sumie podoba, ale jest to całkiem miłe. Muszę wstępnie powiedzieć, że takie cel leży na tobie fenomenalnie. No ale ty masz fenomenalną figurę, pięknie się dopasowuje. Dziękuję. Ale ja muszę powiedzieć, że ja mierzyłam właśnie na swoim filmie body z tego samego materiału i też wszystko było super dopasowane. A mega przyjemny w ogóle. Nie wiem, jest bardzo przyjemny, elastyczny, dobrze się dopasowuje, ale wiem, że jest też coś na stronie z podobnym materiałem, tylko że jest całe beżowe i pamiętam, że jak to przymierzyłam, to było mi widać wszystko na brzuchu, w sensie każdy jakby mięsień i wszystko, co tutaj się działo, więc wtedy nie czułam się komfortowo, ale w tej sukience jest naprawdę, nie mam się też do czego przyczepić. Jest wzór, nic tutaj nie widać, bo czasem przy takich materiałach rzeczywiście jak się ubiera, to widać po prostu wszystko na brzuchu, każdy mięsień, wypukłość i tak dalej. Tutaj tego nie ma, sukienka leży bardzo dobrze, także materiał też jest przyjemny. Wydaje mi się, że nie powinna się jakoś za bardzo podwijać, chociaż może się trochę ślizgać na ciele, bo jednak jest to tego typu materiał. Ale długość też spoko, moim zdaniem, tak. Czy na jakąś imprezę, czy coś, to może się bardziej spoko sprawdzić. Mogę się nawet schylić, jest spoko. Mam na sobie rozmiar XS i cena to 119 zł, także tak bryszkowo. Widać, że Verso się mocno zainspirowała. Przykładam nową kolekcję Berszki, w zasadzie tegoroczną. Przykładem są też te spodnie ze strinami, bo w Berszce było ich sporo. Ja nawet przymierzałam właśnie takie dziwne elementy z Berszki w jednym z odcinków. No i dla mnie to jest trochę hardcore. Byłam ciekawa tych spodni.
no ale kompletnie się w ogóle, znaczy jakby nie dawałam im szans, bo to nie jest coś w zasadzie, co mi się podoba. Wzięłam je z czystej ciekawości i dla takiego fanu do dzisiejszego odcinka. Zastanawiam się, dla kogo są te spodnie, bo raczej grupa odbiorców Versoft to mega młode dziewczyny, dzieciaczki. No a jaka dziewczyna, nie wiem, 15 czy 14 lat wskoczy triny i pójdzie do szkoły. Myślę, że wskoczy, tylko czy powinna. Jakby tutaj też trochę mi się to wyklucza, że Versoft, która rzeczywiście ma młodszą publiczność, że jednak pokazuje dziewczynom, żeby chodzić w takich rzeczach. I każdego decyzja, co ubiera, moim zdaniem po prostu trochę jest słaby krok, żeby pokazywać młodszym. Tak, znaczy jakby grupa odbiorców sklepu, a grupa odbiorców kanału Versoft, to jak dla mnie totalnie dwie różne bajki. Co do samych spodni, to jakby leżą ok, jak dresy, mają spoko długość, kolor też jest fajny. To jest dla mnie nieporozumienie, jakby tego nie było, to by było całkiem spoko. I co dziwne, to o czym ty też wspominałaś, to że materiał dresów jest elastyczny, a to za bardzo nie jest. Także ciężko jest naprawdę przeciągnąć to przez biodra, przez kupę. No i widać, że to jest teraz, jak ubrałaś, dla mnie to jest teoretycznie te dresy powinny się nosić nisko i te striny powinny wystawać, co nie? Ja tego nie czuję, ale ja też nie. No cóż, ale widzisz, na ciebie dresy są dobre długościowe, a jak je ubrałam, to były dla mnie trochę przykrótkie. No ale to już wszystko zależy od wzrostu, nie? No. Ja mam jeszcze na sobie dwa inne elementy. Bluzę, która jest w ogóle super skrojona. Podoba mi się w takiej wersji crop. Jest też niechlujnie wykończona, ja generalnie lubię takie wykończenia. Cena to jest w ogóle połowa ceny dresów od Jessiki, także jakby adekwatnie. Trochę tutaj coś się zadziało z rękawami, bo są długie, co mam wam powiedzieć. Ja lubię luźne rękawy, ale gdyby te rękawy się faktycznie trzymały, jakby ta końcówka, to by było spoko, ale to jest po prostu bardzo luźne, więc no też niepraktyczne. Mam na sobie jeszcze top, taki mega elastyczny, dopasowany. Wydaje mi się, że to jest ten materiał, tylko że gładki i ogólnie bardzo fajnie trzyma biust. Podoba mi się, jak wygląda. Jeden mały minus, jak patrzę z tej perspektywy, to prześwituje cała ta biała tasiemka, którą jest ten top jakby podszyty od spodu, żeby on nie spadał. Super, że to jest, bo faktycznie dzięki temu się nie zsuwa i jest fajnie przytrzymane, no ale niestety mogli no, może wszyć to troszkę niżej. Widzisz, a u mnie z tego, co pamiętam, to tego nie było. Więc tutaj też zależy od egzemplarza może, albo od biustu. No, także tyle. Nie wiem, ja w sumie nie mam nic więcej do dodania. O, gdzieś mi uciekł tam. Okej, okay, no i tym akcentem zbliżyliśmy się w sumie już do końca, także pora podsumować zamówienia. Co ci wpadło w oko najbardziej? Tak się zastanawiam. Jedna rzecz, którą miałabyś sobie zostawić, jedno z całego, z wszystkich zamówień. Jakbym sama na to wydała pieniądze, czy jakby ktoś mi to kupił? Jakbyś sama wydała na to pieniądze. Wchodzi w grę też odpowiedź nic. Okej, okay, no to nic. W takim razie nic, bo dla mnie po prostu ubrania na przykład z reklam były bardzo ładne, ale nie warte swojej ceny. Po prostu mniej więcej znam ceny produkcji ubrań i no, jak dla mnie się po prostu nie opłaca. Jeżeli chodzi o ciuchy z Le Mis, te sportowe, bardzo ładne kroje, ale no, nie warte swojej ceny znowu. Po prostu wydaje mi się, że coś o takim kroju albo podobnym znalazłabym w tańszej cenie. Tak, na przykład ja tak myślałam, że chyba jedyną rzeczą, którą rozważałabym, żeby zostawić, jest bluza z Le Mis, ale z drugiej strony w H&M są praktycznie identyczne bluzy za na połowę tej kwoty co najmniej. No. Także zależy, po co ktoś chce kupić ubrania, bo jeżeli ktoś, nie wiem, chce wesprzeć daną osobę, okej. Okay, to spoko, no. Ale jakbym miała kupować to dla siebie czysto dochodzenia, to nie zdecydowałabym się na to ubrania. To średnio. Także tyle z naszej strony. Pamiętajcie, żeby wbijać na kanał Oliwii, żeby obejrzeć też nasz wspólny odcinek, który miał dokładnie w tym samym czasie. Przypominamy wam też o konkursie na Insta. Tak jest. Wbijajcie. Dużo nagród. O tak, mega fajne kosmetyki są do zgarnięcia. My się z wami żegnamy i widzimy się, no, mam nadzieję, że niedługo w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, pa! Pa!